Cześć, witaj na kolejnej lekcji kursu maturalnego z chemii. I zajmiemy się dzisiaj amidami i w tym również mocznikiem, jako przedstawicielem dość ważnych biologicznie amidów. Zacznijmy sobie od tego, że amidy to grupa związków chemicznych, również zawierająca w swojej cząsteczce albo reszty alifatyczne, tak, czyli CH3, CH2, CH2 w postaci prostej łańcuchowej albo bardziej rozgałęzionej lub pierścieniowej, aromatycznej i tak dalej, tak samo jak to się działo w innych grupach związków chemicznych. Grupa amidowa przypomina wyglądem grupę karboksylową. Proszę spojrzeć, przypominam, jak wygląda grupa karboksylowa, no a grupa amidowa wygląda w taki sposób, że zamiast grupy OH wstawiamy grupę NH2. No i dlatego, że przypomina wyglądem grupę karboksylową, często też spotykamy, że są to amidy kwasowe. Więc jeśli spotkacie się z taką nomenklaturą, z takim nazewnictwem, to żebyście wiedzieli po prostu, o co chodzi. No i już z tą grupą dzieje się tutaj trochę rzeczy, które warto zrozumieć na początku nauki tej grupy związków chemicznych, ponieważ obecność atomu tlenu i atomu azotu jako dwóch atomów o dość wysokich elektroujemnościach sprawia, że amidy mają bardzo ciekawe właściwości. Mianowicie, o co w tym wszystkim chodzi? Okazuje się, że ze względu na te wolne pary elektronowe, tutaj dwie na tlenie, tu jedna na azocie, zresztą podobnie jak w aminach, też na azocie tutaj była wolna para elektronowa, przez te właśnie oddziaływania tych wolnych par mogą się tworzyć liczne i dość mocne wiązania wodorowe. I jeśli patrzymy sobie na wszystkie grupy związków chemicznych do matury, to zdecydowanie amidy musimy postawić na podium, a nawet bym powiedział na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o siłę tych wiązań wodorowych. Siłę i liczbę tak naprawdę. Ponieważ właśnie mamy dużo okazji, żeby te wiązania wodorowe się stworzyły, amidy charakteryzują się bardzo wysoką temperaturą wrzenia. Przypominam, że istnieje taka korelacja. Jeśli związek chemiczny tworzy wiązania wodorowe, czy to między, czy wewnątrz też cząsteczkowe, w tym przypadku bardziej zewnątrz, bardziej międzycząsteczkowe, to wtedy takie związki charakteryzują się po prostu większą temperaturą, wyższą temperaturą wrzenia. I faktycznie tak jest, że amidy tak mają. Rzecz kolejna, musimy sobie powiedzieć o tym, że grupa NH2 już była przy aminach, tak, na poprzedniej lekcji. I ona się tam charakteryzowała właściwościami zasadowymi amin. Aminy potrafiły w wodzie dawać odczyn zasadowy. Odczyn roztworów wodnych amin, niektórych właśnie miał tam odczyn zasadowy. W tym przypadku odczyn roztworów wodnych amidów ma odczyn obojętny. I to też sobie warto zapamiętać, mimo że tu jest to NH2 i to się może kojarzyć bardziej w stronę pochodnych, tak, amoniaku, aminy, to w przypadku amidów nie obserwujemy tej zasadowości. Dlaczego? Bo przypominam, że są to pochodne kwasów, tak? Więc można sobie tak, taki skrót myślowy zrobić, że skoro są to pochodne kwasów, to jak dodamy grupę zasadową, to tak się zniesie. A tak naprawdę chodzi o to, że ta wolna para elektronowa na azocie, która teoretycznie powinna tutaj odpowiadać za te właściwości zasadowe tego związku chemicznego, jest przyciągana przez ten elektroujemny tlen. I często też w podręcznikach możemy spotkać taki wzór ogólny amidów, gdzie faktycznie ta wolna para na azocie jest tak bardziej rozprzestrzeniona, tak? Ponieważ nie jest tak skupiona w ściśle wokół azotu, bo tutaj nam tlen troszkę wszystko tą elektroujemnością swoją dużą zaburza. No dobrze,
Mówiliśmy, że bardzo silne wiązania wodorowe i warto sobie przyjrzeć się no, najprostszemu amidowi, jaki istnieje. Zobaczcie, jest to po prostu grupa amidowa i połączony wodór. Tak więc otrzymaliśmy metanoamid, zwany też formamidem. Tak, był formaldehyd już wcześniej, więc ten przedrostek już gdzieś się pojawił i też się odnosił formaldehyd. Pamiętamy, był to aldehyd też o jednym atomie węgla. Formamid jest to amid o jednym atomie węgla. I zobaczcie, już tak najprostszy amid, gdybyśmy sobie zobaczyli jego temperaturę wrzenia, ona już sięga prawie 200 stopni Celsjusza, więc wyobraźcie sobie, jakie faktycznie silne wiązania wodorowe muszą tworzyć te amidy. No i oczywiście tutaj możemy sobie dokładać kolejne węgle, dokładać różne grupy i otrzymamy sobie inne amidy. Na przykład tu mamy etanoamid, zwany też acetamidem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie to wszystko wydłużać, ten łańcuch. Co jest ważne, podobnie jak w aminach, ta grupa NH2 ma tak dwa wodory, ale one mogą być zastąpione również przez inne grupy węglowe. Dlatego amidy, podobnie jak aminy, więc możemy sobie to do jednej szufladki w głowie wrzucić, też mogą być ilościrzędowe. To są przykłady amin pierwszorzędowych, ponieważ jest tu cała grupa NH2, ale zobaczcie, mamy tutaj przykłady amidów drugo- i trzeciorzędowych. Zobaczcie, tutaj z NH2 nagle stało się NH, no i z tym azotem jest połączony jeden węgiel i drugi węgiel, tak? Więc to jest amid drugorzędowy, no a w tym przypadku już w ogóle grupa NH2 została całkowicie ogołocona z wodorów, mamy tutaj reszty węglowe, jest ich aż 3, więc tak naprawdę mamy tutaj przykład amidu trzeciorzędowego. Zobaczcie, te dodatkowe grupy, które weszły nam za wodór, często określamy jako N. Na przykład tu jest N-metylo, tak? Że do azotu przyłączyliśmy grupę metylową. Jeśli tutaj podwójnie przyłączyliśmy tą samą grupę, możemy powiedzieć, że jest to NN-dimetylo. Oczywiście wyobraźmy sobie, że tutaj nie ma grupy CH3, ale jest grupa C2H3, to należałoby te grupy wymienić alfabetycznie, czyli byłoby N-etylo, później byłoby N-metylo, no i acetamid jako ten rdzeń zostaje bez zmian. Jeśli chodzi o amidy, są to substancje, głównie te prostsze amidy, rozpuszczalne w wodzie. Jak już mówiłem, odczyn jest obojętny. Silne wiązania wodorowe i to jest to, co musimy na pewno zapamiętać z tych amidów. Przejdźmy zatem do otrzymywania amidów. Mamy tutaj takie dwie podstawowe reakcje, są wymieniane w podręcznikach. Reakcja pierwsza jest to rozkład termiczny, czyli reakcja analizy soli amoniowych kwasów karboksylowych. Proszę zobaczyć, mamy tutaj resztę kwasu etanowego i jest to po prostu odstan amonu. Jeśli rozłożymy, otrzymamy wodę jako ten nisko cząsteczkowy produkt uboczny, no i odpowiedni amid z odpowiednią ilością węgli, jakich użyliśmy. Czyli w tym przypadku z octanu amonu możemy tutaj otrzymać oczywiście etanoamid albo acetamid, jakkolwiek nazwiemy, będzie dobrze. Lub w reakcji takiej, można powiedzieć, kondensacji amin z kwasami karboksylowymi, gdzie mamy też produkt uboczny wodę. Co zasługuje na uwagę? W drugorzędowych amidach, tu mamy przykład takiego drugorzędowego amidu, przypominam dlaczego, ponieważ azot jest połączony z dwoma węglami. Z tą grupą, czyli z tym węglem dokładnie, i tutaj z tym węglem. I to wiązanie amidowe występujące w amidach drugorzędowych będziemy nazywać wiązaniem peptydowym. Ale to więcej na pewno sobie powiemy przy białkach, przy aminokwasach. Warto zapamiętać, że to wiązanie jest bardzo istotne w kontekście tworzenia się takich ogromnych skupisk aminokwasów. Że wiązanie peptydowe należy do, tak naprawdę wywodzi się z rodziny wiązań
w amidach, w drugorzędowych amidach. Dobrze, no i to, co na pewno do matury obowiązuje bardzo, bym powiedział, czyli hydroliza amidów. I tutaj na pewno się troszkę zatrzymamy, ponieważ chciałbym, żeby to było jasne. Może zaczniemy sobie właśnie tak samo, jak tu mamy w tych notatkach, czyli od hydrolizy zasadowej amidów. Uwaga, w hydrolizie zasadowej dany amid, omówię tą reakcję tutaj, dany amid reaguje z odpowiednią zasadą. To może być KOH, to może być NaOH, tak naprawdę chodzi oczywiście o jony OH-. Musi być obecność wody, tak naprawdę tutaj należałoby jeszcze dopisać temperaturę. Jak sobie to całość wyobrażamy? Pamiętamy, że istnieje taka zasada, że silniejszy wypiera słabszego. Więc w tym przypadku silna zasada, niewątpliwie, jaką jest wodorotlenek sodu, wyprze słabszą zasadę. My wiemy, że amidy, podobnie jak aminy, są to pochodne amoniaku. Więc nie dziwi nas, że słaba zasada, czyli amoniak, no, uciekła sobie, tak? Tutaj nawet dosłownie sobie uciekła. Zaś rdzeń kwasowy, no, nie może stać się po prostu kwasem. Nie możemy tu po prostu napisać CH3COOH, ponieważ mamy tutaj zasadę. Więc tak naprawdę z zasady nie możemy otrzymać kwasu, ale możemy otrzymać sól tego kwasu. Więc proszę sobie to zapamiętać, że silniejsza zasada wypiera słabszą i powstaje sól odpowiedniego kwasu. Troszkę trudniej jest w hydrolizie kwasowej amidów, ponieważ zanim zaczniemy ją w ogóle omawiać, bardzo proszę pamiętać, że woda musi być w substratach. Tutaj była bardziej nad strzałką, tak? Ale w hydrolizie kwasowej amidów ona jest aktywnym substratem i trzeba samemu pamiętać o tym, żeby wodę dopisać w hydrolizie kwasowej amidów. A reszta jest taka sama. Działamy jakimś kwasem, tak? Tu chodzi tak naprawdę o H+. Więc może to być kwas siarkowy 6, kwas azotowy 5. Tu mamy przykładowo kwas chlorowodorowy. I znowu, mocne wypiera słabe. Mocny kwas wypiera słabszy, to jest część kwasowa, więc tu już może powstać CH3COOH. Tutaj nie mogło. Tutaj powstała sól, bo działaliśmy zasadą. Tutaj może powstać kwas samodzielnie, bo działamy kwasem. No i ta reszta zasadowa musi, tak, powstać też sól, ale w tym przypadku sól zasady. Zasadą jest oczywiście ten amoniak, więc powstaje chlorek amonu, ponieważ reszta kwasowa była Cl. Gdyby oczywiście był kwas azotowy 5, powstałby azotan 5 amonu. Mamy tutaj kwas chlorowodorowy, powstaje chlorek amonu. Gdyby był kwas siarkowy 6, powstałby siarczan amonu. Siarczą 6 amonu. Więc mam nadzieję, że to jest jasne. Ważne, żeby pamiętać, że trzeba tutaj dopisać wodę w substratach. Tutaj nie, ale tutaj w kwasowym jak najbardziej. No i przejdźmy sobie chyba do najbardziej znanego amidu, który pełni niezwykle ważną rolę biologiczną, ponieważ jest końcowym produktem przemiany azotowej, między innymi u ssaków, w tym też u ludzi. I jest mowa oczywiście o moczniku jako diamidzie. Uwaga, warto sobie zapamiętać, że mocznik jest pochodną kwasu węglowego. Mocznik wygląda w taki sposób, więc widzimy, że są to po prostu dwie grupy NH2 połączone z grupą CO. Więc tak naprawdę tutaj mamy grupę amidową. No, z drugiej strony też możemy to sobie spojrzeć jako grupę, taką grupę amidową, stąd może jest też nazwany diamidem. Właściwości takie same, czyli odczyn obojętny. Pamiętamy, czego nie będę już tutaj tłumaczył, jak te wolne pary i jak ten tlen na to wszystko wpływa. Ważne jest, że mocznik możemy chociażby otrzymać w reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem. Muszą oczywiście być odpowiednie warunki, żeby ta reakcja po prostu zaszła. Polecam się zagłębić, już może nie będę o tym mówił, ale otrzymanie mocznika
bodajże z izocyjanianu, z tego co pamiętam, albo cyjanianu, chyba cyjanianu. No tu już nie chcę wprowadzić w błąd, ale warto sobie doczytać, że otrzymano, kiedy otrzymano w ogóle ze związku nieorganicznego związek organiczny jako pierwszy i obalono taką teorię, że związki organiczne pochodzą tylko i wyłącznie z organizmów żywych. Więc to taka może ciekawostka historyczna, jeśli by to kogoś w ogóle zainteresowało, że otrzymanie mocznika naprawdę było przełomem, jeśli chodzi o otrzymywanie związków organicznych. W kontekście maturalnym istotne jest to, że mocznik może ulegać kondensacji. Co to znaczy? To znaczy, że mogą się połączyć dwie cząsteczki z wydzieleniem niskocząsteczkowego produktu ubocznego. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam tutaj jedną cząsteczkę mocznika, mam tutaj drugą cząsteczkę mocznika, no i złączyłem je amoniakiem. Tak, jeśli ten amoniak się wydzieli, to wystarczy, że tą resztę tak naprawdę tutaj napiszę obok siebie, no i otrzymamy di, mocznik, tylko rzadziej jest tak nazywany, ponieważ częściej nazywamy to po prostu biuretem. I już gdzieś się powinna z tyłu zapalić lampka, że istnieje takie coś jak reakcja biuretowa, ale będziemy oczywiście o niej mówić przy białkach. Więc pamiętamy, że mocznik potrafi kondensować, czyli łączyć się z wydzieleniem produktu ubocznego, w tym przypadku z wydzieleniem amoniaku. Po prostu wystarczy mocznik jako taki po prostu ciało stałe w postaci takich właśnie kryształków dać do probówki i tą probówkę intensywnie ogrzewać w płomieniu palnika. Od razu zauważymy wydzielenie się amoniaku. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli wykryć ten amoniak, to oprócz charakterystycznego zapachu wystarczy do wylotu probówki zbliżyć papierek wskaźnikowy nasączony wodą, no i w tym przypadku on by oczywiście zabarwił się na kolor taki bardziej niebieski, tak? No bo amoniak z wodą dałby te jony OH-. No dobrze, no i po kondensacji mocznika, podobnie jak dla innych amidów, oczywiście mocznik może ulegać reakcjom hydrolizy zasadowej i kwasowej. Przypomnę dla formalności, hydroliza zasadowa z jonami OH- z wydzieleniem amoniaku, no i powstanie soli kwasu. Skąd węglan? Bo mocznik jest to diamid kwasu węglowego, tak? Jeśli byśmy użyli NaOH, to tu by powstał węglan sodu. KOH, węglan potasu. No i analogicznie w hydrolizie kwasowej. Przypominam, dopisujemy wodę w substratach w hydrolizie kwasowej. Silniejszy kwas wypiera słabszy diamid kwasu węglowego, więc wypieramy CO2. No i powstaje sól z tej części zasadowej, czyli znowu jakaś sól amonu, tak? Czyli jakbyśmy użyli kwasu azotowego 5, to będzie azoton 5 amonu. Wszystko analogicznie, bo to jest też amid, więc wiedza, którą zdobyliśmy przed chwilą, również jest tutaj aktualna. Jeśli chodzi o amidy, naprawdę polecam skupić się na tych hydrolizach, wyćwiczyć te hydrolizy i naprawdę wszystko powinno być w porządku. Tymczasem ja dziękuję za Twoją obecność i uwagę. Polecam subskrybować kanał. Prowadzę też Instagrama, grupę na Facebooku, więc możemy tam się również spotykać. Dziękuję bardzo.